Dochodząc do spota, patrzę, a tam droga wydeptana. I po prostu złapali go z sześcioma kilami. Słyszałeś kiedyś o tej akcji, jak ktoś dał fotobułapkę i jakiś gość yy, zjadł kwasa i przebiegł trzy granice? Polska i, i Anglia jest największą odbiorcą automatów. Była sytuacja, że 28 maja w grad, i większość upraw, ludzi, którzy mm. zaczynali coś robić i to były automaty, sezonówki, oczywiście nie w Polsce tylko w klimacie mm. środkowoeuropejskim, no to padło im to. I oni do nas wrócili na zakupy. Znaczy mówię akurat o tych, którzy kupowali u nas, nie? I naprawdę dla nas yy, było to dobre. Ale! <laughs> no, nie ci godą. Sezon idzie. A to już zaczęliśmy? Z automatami lecimy. Z automatu. Dobra, z automatu. Oje. Do, do sedna, ty jesteś tutaj częścią merytoryczną, mój drogi. Chciałeś najpierw pogadać o... Twoich, co? Może miękko wejść wprowadzimy, bo mój plan jest w ogóle taki. Yy, witam mordeczki, ale ja się z wami co tydzień witam. Yy, pan Pizzi ze mną, pan Pestka, przepraszam, <laughs> yy, jest tutaj ze mną. Yy, I co? Yy, zrobimy serię, mamy nadzieję, na jakieś kilka pytań zobaczymy, ile nam dzisiaj się uda ponagrywać tych materiałów. Mhm. A chciałeś wejść miękko z przygodami outdoorowymi? No, mam ich parę za sobą w sumie, oczywiście, w kraju, w kraju gdzie jest to legalne. Tak. W ogóle może zacznijmy temat automatów, słuchajcie, od tego, że niezależnie w jakim sklepie zamawiacie, to pamiętajcie o tym, żeby w nazwie było auto. I wiadomo, że to się nie tyczy wszystkich odmian, bo na przykład pamiętam, jak robiłem pierwszego Audora 18 lat temu, no to był tam Lowrider, który nie ma w nazwie auto, ale to też był jeden z pierwszych automatów i, yy, i wtedy to jeszcze nie wymagało tego, nie? A teraz po prostu jak mamy odmiany, no to... Kupując 99% odmian ma w sobie nazwę auto. I jeżeli nie ma, to znaczy, że to nie jest automat. Nie zawiera genu Ruderalisa, i to jest. Allo, jest... Rider, to, to był pierwszy automat w ogóle? Nie wiem, czy pierwszy... Czy to jest legenda, no bo wiesz, my teraz z Dr. Choice'em działamy. Wiem, i oni... I, I to jest jako godfather, ojciec chrzestny automata, lowridera właśnie. Wiem, ja znam I mało tego, jest jeszcze polski akcent w tym wszystkim, bo on tak. do tego doszedł w Polsce, stary, studiując na, uni... na tym, no, Uniwersytecie, Instytucie Włókien Nasienniczych, Nasion Włókienniczych w Poznaniu. No, hmm. Przekręcałem teraz nazwy, nie? Ja znam mniej więcej tą historię. Mój z Kuba poznał... Y... Chyba go właśnie poznał, Ta, Ta. ja nie akurat. Będzie na kanabie, teraz to będziemy mieli okazję. W ogóle podcast tutaj robię. Taki duży z Saszą właśnie. O. Więc zapraszam. O, to wpadnę chętnie. E, więc może mhm. sobie zrobimy takie spotkanie nie. na szczycie. Ale najlepsze jest to, że ja nie wiem, czy ja właśnie wtedy, te 18 lat temu, nie miałem jego lowridera. A -a. No, Nie wiem, nie pamiętam, no, nie znałem się wtedy to kompletnie To powiedz może zanim zaczniemy, no. y, dla totalnych, wiesz, laików, co to jest w ogóle ten automat? Bo w wielkim skrócie to tak, ja zawsze mówię ludziom, że to jest taka troszeczkę upośledzona wersja mm. <laughs> Każdej jakby rośliny, ale też pewniejsza, nie? Uważam, no. że już nie powinno się tak mówić, okay. bo y, ostatnio ktoś mi dał za granicą auto gelato, span pest kakru i naprawdę nie uwierzyłem, że to jest automat. To tak zajebiście wyglądało. Było to robione pod ledami yy, i no, można się już nie zorientować. W sensie, wiadomo, dalej regular, feminizowane, czyli sezon. znaczy, przepraszam, nie powinienem mówić, femi... znaczy tak, feminizowane, no, sezonówka feminizowana, fotopiryodyczna jest pod regularem, a na końcu jest automat, nie? Są też automaty regularne, Mamy paru takich klientów, którzy kupują, ale yy, już się to zbliża. U, uprościć tak najbardziej. Już czy... się to okay. zbliża, w sensie, że Aha. automat już jest bliżej coraz tego yy, tej sezonówki. Możliwe, że to wynika z tego, że kolejne krzyże mają coraz mniej procent tego rudera lisa. Okay. I... Ale czym się różni ta odmiana automatyczna od fotoperiodycznej? No, że nie wymaga indukcji, czyli nie wymaga czyli zmiany, prostym świ... językiem? Światła, zmiany światła. A po co, co zmienia światło? Żeby zakwitły. Okej. Okay, a, no, tak muszę mówić. No tak. dobra, okej. Okay. No, no tak, bo ktoś może być nowy na tym kanale. Buszka? Yy, tak. Czyli. w To oczywiście medyczną za yy, Tak, yy, a że jesteśmy dwoje pacjentami, pacjent, pacjentowi może lekarstwa użyczać. Ale. O. Ale Kurde, pewnie... po, poprawiła się ten ten jak coś nie. <gry> nie <zdecydowanie>. <gry> <gry> czyli tak, czyli w wielkim skrócie jakby miał to na przykład po prostu w namiocie, to nie muszę przełączać tego światełka i ono samo zmienia tą fazę plus minus, ale jeżeli używam go na dworze, no to, to natura to robi, nie? Przełącza. Tak, no właśnie, to jest tak, że w Polsce, jeśli no. chodzi o odmiany sezonowe fotoperiodyczne, to się mniej więcej działo w połowie sierpnia. Teraz trochę ta pogoda się zmienia i właśnie to chciałem powiedzieć a propos automatów. Pamiętajcie o tym, bo mieliśmy jeden taki sezon. Ja nie pamiętam czy to było 3 lata temu czy 4, ale mm, była sytuacja że 28 maja był grad. I większość upraw ludzi, którzy mm. zaczynali coś robić i to były automaty sezonówki, oczywiście nie w Polsce, tylko w klimacie mm. środkowoeuropejskim. No to padło im to. I oni do nas wrócili na zakupy. Znaczy mówię akurat o tych, którzy kupowali u nas, nie? I naprawdę dla nas yy, było to dobre. Ale... Bęk. <laughs> 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 ale... Yy, no że chcemy... lewą, ale tutaj to trzymałem. Spoko, chcę... ja jestem leworęczny. Yy, chcemy być w porządku i nie róbcie tego. Po prostu okay. nie wysadzajcie, słuchajcie, plantów yy, w klimacie środkowoeuropejskim przed czerwcem. To jest moje zdanie, bo to był wtedy 28., tak, pierdolne ogradem. Po zimnej zoście, tak, tak zwanej, wszyscy no, mówią, ale ja bym jeszcze poczekał no, trochę. Ja bym właśnie też jeszcze poczekał. I Tym bardziej, to... że ten klimat teraz, co się dzieje, to jest popierdolone, bo widzisz, dzisiaj już jest hita, nie? Tak, i w ja... krótkich galotach letą, i zaraz wszyscy już pewnie podnieceni. Kurwa, wynosimy dziewczynki na dwór, nie? A tu chuj. I zaraz będzie jeszcze na narty, może pojedziemy, nie? No tak. Na no stary. No, w sumie tak, no. To jest pojebane, co się dzieje teraz, nie? Ja pamiętam, no są jakieś takie anomalie, że gdzieś tam spada śnieg w maju ta, i tak ta. dalej. W Kali... Nie w Kalifornii, ale gdzieś tam w Stanach to było. Ale a propos tematu, właśnie tego wysadzania, no to inaczej też jest. Ja uważam, że automaty w ogóle powinno się zaczynać od czerwca. Można je wegować w warunkach indoorowych, powiedzmy dwa tygodnie wcześniej, ale to muszą być dobre warunki. Nie na takiej zasadzie, że się zasadza na parapecie i, i, i ten wek trwa w, no, w słabych warunkach, jakby nie, gdzie nie ma światła jeszcze no, temperatura w domu jest odpowiednia, ale brakuje tego światła. A jednak te trzy pierwsze tygodnie przy automacie są bardzo ważne, tak. bo jak się je spierdzieli, no to będzie karłowaty, będzie niski, mały plon. I tak dalej i tak dalej, ale. Yy... No kurwa pomyśl, że masz dziecko, tobie się rodzi i te pierwsze trzy tygodnie tam go nie karmi, Nie karmi. kopiesz, naplujesz, nie. Chdycham, <laughs> nie. Od czwartego tygodnia <laughs> będę ci karmić. No, no albo go to zahartuje, albo zabije. Nie no, wiadomo, no, ale dobrze to, to nie zadziała. Początek no. jest dość ważny, nie? <laughs> tak, no i jeśli chodzi o automaty, a z, z sezonówkami właśnie, z odmianami, które wymagają tej indukcji i zmiany światła, no to można to wygować przed. Yy... Przed tym czerwcem, nie? Inaczej, załóżmy, jeżeli nawet teraz byśmy wysadzili sobie stary 20 kwietnia na święto marihuanę, jakąś sezonową, i ją wegujesz pod lampą w domu i chcę, masz plany pod zimnej i coś je wywalić, no to powiedzmy, że krzak już będzie taki, nie? Coś takiego, może taki, w zależności od odmiany mm, i, i warunków. No i on przeżyje te gradobicie. O to mm -hmm. mi chodzi. A plant, który jest wysadzony w połowie maja, i to jest kurcze, wysadzone coś takiego no po prostu nie przetrwa, nie? To mm. bardziej w tych kategoriach bym patrzył, a jeśli chodzi też, to jest moje zdanie prywatne, najlepiej jest celować automatami w termin, gdzie jest najlepszy warunek, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, nie? Powiedzmy, że to są najcieplejsze miesiące, nie? Żeby Bo są da... takie odmiany, które te trzy miechy potrzebują i to... I... To wystarczy, nie? No trzy miechy to jest w ogóle najwięcej, bo automazar od nas, no. y, który też jest na pestka.rolmops z tego, co widziałem. Tak, w ogóle wszystkie pechy na pestka.rolmops.pl. Zapraszam. Tam jest nasza wspólna taka selekcja jakby <coughs> takich bestsellerów, ale oczywiście z każdego linku przychodzicie też do panpestka.pl, gdzie mhm. macie już w ogóle wszystko, no a procencik kapie na rozwój tego kanału, więc zajebiście, nie? chciałem dodać, że jesteśmy z Mopsem dogadani na afiliacji i jak za robicie zamówienia przez pan Przepraszam, przez, przez Pestacol. To wtedy Mops ma z tego jakiś tam A procent jest. na rozwój jego kanału, i to jest zajebiste, no bo jednak w Polsce jest jak jest i Mops nie ma łatwo, wiadomo, nie? Jak jednie nielegal, no tak to... jak kurwa, schowam ten łańcuch. No właśnie, no, <grystanie> sprawdzimy, <grystanie> czy to jest prawdziwe to się A, i jeszcze, bo tego też... Wow. Y, ty to w, w, od niedawna, w, w sensie nie, nie mówiliśmy to wam, bo Box, on prawdopodobnie, jak to oglądacie, już jest wyprzedany, mm -hmm. ale pierwsze 50 osób miało niespodziankę i 50, y, niespodzianką było od ciebie, co? Auto Glow. No, Auto Gorilla Posmak więc... Kalifornii z Janem op Opłaca się w Boxy inwestować. I jeszcze jak już jesteśmy przy tych wszystkich lokowaniach, to oczywiście Hez jest partnerem tego kanału i wszystkie nawozy macie na growbox.pl eee, Film z Growerem już wkrótce, też fajne protipy nam dał na outdoor, w ogóle powiedział mi <kłysy> kurwa, będziemy skakać po tematach, ale chuju mhm. to ma być fajna rozmowa, Prawie. dawno się nie widzieliśmy. Tak jest, od Francji. <kłysy> <laughs> ale Kurwa, może nie mów porusz... za dużo. <laughs> nie poruszajmy tego tematu. Tak. Mówił mi, oni mają, kurde, nie pamiętam jaki związek, te TNT Bloom, czy coś takiego ma. I on mówi, żeby dawać kropelkę tego TNT, no. do y, wody, którą psikasz za twój tam tak. ręczniczek, czy, czy coś, nie. jak już kiełkujesz te nasionku na samym początku, żeby do wody A, już to, z czymś w, Tego ten. nie słyszałem, ale ja używałem hesi kiedyś. Właśnie moje pierwsze Outdoory były robione z Hesji. No, i wiadomo, hmm. wyprawa, plecak, kurde, nawozy w plecaku. Miałem kiedyś takiego stresa, słuchajcie, ale wtedy jeszcze robiłem y, nasiona regularne. Hmm. Czyli to były sezonowe odmiany, fotoperiodyczne, ale nie feminizowane. Nie? I w tych latach też, 20 lat temu, 18, to Hezji dużo osób korzystało, bo to była w ogóle też jedna z pierwszych firm, które w ogóle hmm. do Polski wchodziły. Ja pamiętam, to hmm. była pierwsza zagraniczna firma, która wspierała marsz wyzwolenia konopi. Finansowo. O, to, to takich szczegółów nie no, pamiętam. No, wtedy więc... jeszcze nie chodziłem na marsze, ale już sadziłem weed Ta. i. Y, Poza granicami polski, naturalnie. Zajmowałeś się czymś porządnym, nie? Przynajmniej. Tak. Nie, no świruję, nie? No i ten. I, i pamiętam, właśnie, że zapieprzałem z tymi butelkami podlać moje krzaki. Wtedy miałem chyba cztery. I miałem w ogóle Lata. farta. Tak. <noise> miałem cztery, bo miałem regulary, a cztery na cztery okazały się femizowane. Tylko był inny fuck up, mm. taki, że po prostu dochodząc do spota, patrzę, a tam droga wydeptana. Okay. I stresik, nie? Co robić? Ścinać, nie ścinać, poczekać. No ja nie czekałem. Tego wieczoru jeszcze przyszedłem z plecakiem, ściąłem resztę i wróciłem na chatę z niedojrzałymi krzakami. I właśnie też to od klientów słyszymy, że to jest duży problem teraz, że stary są ludzie po prostu, którzy nie sadzą, tylko kradną innym. Chodzą. Myślisz, że jest już taka To jest pro specjalizacja, profe Profesja. Tak. tak, na Linginie normalnie masz, stary, Zabry, Nie, krzaków. tak mi się, <laughs> wiesz, czyli, bo ja pamiętam, jak żeśmy za mało lata na jardy chodzili bombić no. pociągi czy coś, były ekipy, które kroiły inne ekipy z farb, nie? Jakby, no. więc może są, naprawdę. Są. Że ekipy, które znają gdzieś spotę albo coś i ci to skroją, nie? Są. Są, są, bo klienci, szczególnie ci stacjonarni, którzy, których witamy na sklepie, a jest ich mało, to jest jakiś, kurde, nie wiem, procent, może pół, powiedzmy, nie. No. względem całej sprzedaży, bo my jednak jesteśmy głównie sklepem internetowym, no to, no to nam opowiadają różne sytuacje. nie? Mm. I właśnie, słuchajcie, to teraz mi się przypomniało i to jest, no, nie wiem, w sumie, znaczy no, opowiemy tak ogólnie, ale mamy klienta, słuchajcie, mm. sąsiada naszego, można powiedzieć, ze Śląska, o tyle możemy powiedzieć. I on został złapany. Yy, on to robił akurat Hydro yy, i, i po prostu złapali go z sześcioma kilami. To akurat było w trakcie produkcji, nie? Ale powiedzmy, że to już było do ścinki, Chociaż było coś takiego, że coś było już ścięte, coś było już w trakcie. Ja ci chyba o tym mówiłem. Nie. Yy, mówiłem ci, że zapytam się go, czy nie chce do ciebie wpaść. Na podcast, pogadać ze zmienionym głosem i zamazaną twarzą. No? Ja, ja tam chętnie, no nie? No ja wiem, ja to pamiętam akurat i za, jak się z nim spotkam, to ci zapytam. No i słuchajcie, efekt jest taki, że chłop dostał zawiasy. Ja tylko pokażę, przepraszam, jak mhm. wygląda Kil do pontonu na przykład. To jest kil, o tak, takie 6 kilów nam chodziło, nie? O z że sześcioma kilami. A tak, no, wiadomo, że o to, no tak. I, słuchajcie, gość wyszedł, jakby, no. I to jest w ogóle paradoks całej sytuacji, bo y, Typ dopiero potem sobie załatwił y, y, medyczne nauki na receptę, mm. co oczywiście już mu proponowaliśmy wcześniej, bo miał tam jakieś schorzenia. I jak go złapali, no to zapytali się, ale czemu pan tak dużo zrobił, nie? On mówi, że po prostu się nie spodziewał, że tyle wyjdzie. A. Robił to pierwszy raz. O kurwa. No. I ja w ogóle pierwszy raz słyszałem o czymś takim, żeby prokurator był tak, kurczę, no... Może nie postronny, ale po prostu wyrozumiały. Yy. Zdarzają się fajni ludzie na tym świecie. Tak. I... To też czuć, nie? Jak widać, czy masz po prostu gangusa jakiegoś tak. przeciwko siebie, czy pacjenta, nie? Czy miłośnika tak, nawet, czy zwykłego, ten, po prostu no normalną gość, osobę, która sobie lubi mm, paknąć, nie? No, ale no. ten gość naprawdę był taką Ta. normalną, zwykłą osobą w kontekście, no, nie był żadnym przestępcą, od razu było to widać. Hmm. Był taki miły, naprawdę, wiesz, ciepły w odbiorze i był, był w porządku, hmm. taki się wydawał zawsze, już znamy go długo dosyć. I taka akcja. Ale co jest da Co Idziemy o krok dalej. On, yy, jego, jego prawnik, yy, stara się o umorzenie w ogóle sprawy. Mm -hmm. O umorzenie sprawy. Trzeba no, do... Ale mi się wydaje, że aktualnie w Polsce już to jest możliwe, nie? Jak, znaczy, jak ja nie wiedziałem, że aż tak. Teraz wiem i przekazuję tą informację dalej, nie? Yy, to jest trochę tak, że. Stelios no... ma już kilka dobrych umorzeń, już nie pamiętam. No kurde, mam strasznie słabą pamięć, a piszemy tyle tych artykułów i tak dalej, więc już nie jestem w stanie spamiętać, ale była głośna sprawa, że Stelios ogarnął umorzenie pacjentowi właśnie za całkiem sporą ilość i tam też było jakieś tam kilkaset czy jakiś kilogram, już nie pamiętam dokładnie, no tylko no pacjent i ktoś to skumał w ogóle, nie? No, tylko, że on nie był pacjentem Ta. przed. I to jest w ogóle hit, że on sobie załatwił jakby po, mhm. to miało wpływ, czyli pamiętajcie, drodzy widzowie, tak, jak macie możliwość, jesteście potrzebującymi oczywiście e, pod kątem medycznym pacjentami e, osobami, które potrzebują medycznej marihuany, no to warto jest to zrobić. Ja to też powtarzam ludziom. Może to jest taki trochę drastyczny przykład, ale co by się stało, gdyby ktoś taki heavy smoker potrącił osobę na pasach, mhm. nawet odstawiając trawę przez ostatnie dwa dni, mhm. w świetle polskiego prawa, on jest dalej naćpany. I to jest straszne. Jeśli chodzi o stężenie procentowe THC we krwi w kontekście sądowym to jest jakaś patologia, nie? Mm -hmm. I tak. uważam. Znaczy nie, to nie jest pewność, nie? Ale miejmy to z tyłu umowy. Tak. że jeżeli Czy jesteś w... pacjentem i używałeś tym nauki, no, żeby z, no, na przykład zasnąć nie, dzień wcześniej, i się najarałeś jak świnia, no to na drugi dzień yy, czytam zwykły test, czy właśnie sprawdzenie w szpitalu stężenia yy, THC we krwi? Chociaż nie wiem, czy w, w zwykłym szpitalu robią takie badania, nie? Czy możesz wymagać to jest laboratorium? Tak, skomplikowana rzecz, ja o tym w ogóle robiłem. Materiał jest tutaj na kanale z miniaturką z Królikowskim, właśnie jak Królikowskiego teraz chycili no, no. o prowadzeniu pod wpływem, więc w Polsce no, nie jest to takie jednoznaczne, nie mamy tych konkretnych tabeli w, w, granicznych. Dla mnie stężenie takie będzie inaczej miało wpływ na kogoś innego, więc to takie, no to nie jest zero-jedynkowe, nie? No, ja na przykład się cieszę, bo kiedyś mm, byłem, byłem właśnie heavy smokerem przez kurczę 11 lat, paliłem bardzo dużo i, i teraz wapuję, mówiłem Ci to, że nie że jestem osobą uzależnioną, w ogóle uważam, że każdy uzależnienie jest zły, nie? To wiadomo, hmm. jakby y, trzeźwość, powinno się dążyć do trzeźwości, no ale powiedzmy mikrodawkowanie, marimy medycznej, no nie to, kurwa. A, no. Aha. Zostałem wyśmieniony. No ale przynajmniej jestem szczęśliwy. Nie, no bardzo no i... dobrze. I, I chodzi mi o to, że po prostu. no fajnie jest. e-sport? Narkotyki e-sport. Tak, to było hasło naszego wyjazdu do Francji. Spotykaliśmy się tam z paroma gwiazdami, ale nie możemy powiedzieć z kim, bo. Dobra, mogę jedynie powiedzieć: Słuchajcie, że pan Pestka Kru będzie robić nasiona do płyty jednych stopowych twórców polskiej sceny muzycznej. Nawet nie będę mówić o jaki e, rodzaj muzyki chodzi. Bo chłopaki moglibyście wkurwić, a tego nie chcemy. No i już płeć zdradziłeś. Nie, 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 nie mogę. Co ty? Chłopaki. Aha. <grym> a, no to tyle ja już. No dobra, no ale dobra, dalej jest... Chociaż w dzisiejszych czasach gender tego wszystkiego. <grym> Aha. Nie wiadomo. No, no nigdy nie wiesz. Każdy jest człowiekiem po prostu. Tak jest. Trzeba się szanować. No ale wracając do tematu, no to mm, ja bym mógł... chciał wiedzieć, jaki ten temat był, bo. <grym> <grym> Francja. Sport. Ale nie teraz, o, a wcześniej. Automaty. Prowadzenie. To chyba na początku. A, prowadzenie po No mm, Kiedyś jeszcze jak <laughs> pisałem newsa na ten temat, pamiętam, a propos prowadzenia po mm, marihuanie w Stanach. Mają też były takie badania, co płacili Ta. 140 dolarów kierowcom. No to tam były cztery grupy badanych. Pierwsza nie paliła nic, druga zapaliła raz w, w życiu. Trzecia zapaliła sporadycznie, a czwarta mm, była heavy smokerami po prostu. No to wiadomo, że pierwsza i czwarta grupa była najgorsza, ale ci właśnie, co palili sporadycznie, raz w życiu lub sporadycznie, robili lepsze wyniki. Nie? Mm. To było ciekawe. Ja mogę się pochwalić, że... Lepsze wyniki w prowadzeniu, tak? W prowadzeniu, co? no. I też drugi, drugim, drugim badaniem było badanie nasienia. I, i właśnie najlepiej wypadali ci, którzy palili raz w życiu lub yy, palili sporadycznie. Mhm. W ogóle też kiedyś czytałem artykuł o tym, że mm, na przykład w przeciwieństwie do, do alkoholu, marihuana powoduje, że nie zabijać komórek, tylko je upośledza w mózgu. Ale w momencie, gdy palisz i odstawiasz, to dochodzi do nadprodukcji tych komórek, a tamte, które były upośledzone, wracają do normy. Mhm. Taka jest teoria. Jakaś tam, jakiejś tam yy, jakiejś publikacji naukowej. Nie wiem tyle, ile w tym prawdy, ale po sobie wiem, że na przykład jak odstawiałem, to kurde, no nagle miałem taki fokus przez pierwsze dwa tygodnie, że to było niesamowite, nie? Czułem się jakby, no lepiej niż przed stanem, gdy nigdy nie paliłem. O tak mhm. bym to stwierdził, nie? No. A propos Francji, koniec z narkotykami. <ślekszanie> 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 nie no, słuchajcie, byliśmy <ślekszanie> z Mopsem na wyjeździe, na nartach i w ogóle Mops zajebiście jeździ na nartach. To prawda. No. Jestem w szoku, naprawdę pięknie śmigasz. Yy, I co? No ja byłem tylko jeden dzień i, i jeszcze w, wpadłem w znajomego, o którym nie możemy mówić, ale wkrótce się okaże, że za parę miesięcy będzie wiadomo, o co chodzi. Pozosta pozostawiamy was w niepewności. No i Mordo, przyjdź do studia tutaj, no, o właśnie. Zrobimy prawilny podcast, a nie jakieś tam yy, Szmary, gazety, bajery. nie gazety, tylko real shit, nie. To jest Dobra. najbardziej prawilny widowy podcast w tym kraju. Może go tu ściągnę. Ty, dobra, no. ja przepraszam, nie? Mhm. Utnę to wszystko, to te całe pierdolety i na chwilę jeszcze wróćmy po prostu do automatów i sezonu, no. nie? No tak, <laughs> I oddorowych, gada... nie? A, no to, co zrobiłem wtedy, bo to to chodziło. E, ściąłem te krzaki, e, wróciłem na chatę i miałem niedojrzałe planty, ale przynajmniej je miałem. I, I to było, no zawsze podejmujemy te ryzyko. Jak widzicie ścieżkę, no to tak, albo to jest przypadkowa osoba, albo ktoś tego szukał, albo zwierzę. Hmm, hmm. Tego w sumie nie wziąłem tego pod, wtedy tego pod uwagę, no, ale chciałem to, co było i, i, i fajnie, że coś miałem, nie? bo w dzisiejszych czasach, wracając do tematu, no, dużo ludzi po prostu chodzi i opierdziela spoty. Hmm. Yy, tak więc trzeba uważać, ale a propos spotów, kurde, nigdy nie zrobiłem tego, co zrobił Hydro Zagadka, czyli posadził krzaka na drzewie, szakal i... Wiesz, co chodzi? Tak. No, że bierzesz krótko. No. Widziałem w, w Kanadzie, w Stanach dużo właśnie jakichś fot z tamtych rejonów z takimi rzeczami, nie? Mhm. No dobra, no to co? Może przejdźmy do tego, co po prostu proponujemy, nie? Ale to powiedz o tym sadzeniu na drzewie, bo może ktoś sobie nie zdaje sprawy w a. ogóle, no, jak no chodzi do o to, żeby, czegoś podejść. Że zasadzasz na, powiedzmy, no prawie szczycie, czyli takim miejscu, który się jeszcze nie złamie, a jednak jest, no, światło dochodzi, czyli jak najwyżej się da na takiej jakiejś gałęzi, która jeszcze... Przeżyję tą wagę tego planta. No i co? Wieszamy doniczkę. Ja widziałem, że robią to na jakichś tam metalowych tych... No, jak to się nazywa? Dr nie drutach. No na drutach w sumie też, Na no, ale... jakichś elementach metalowych, keta, które... Keta, ja, po łańcuch. Łańcuch, no właśnie. No, nie wiem, co chodzi. Nie? No, yeah. Ty, no to, chłopie, ja no... widziałem całe takie, wiesz, foty... Ale to właśnie ze Stanów, z Kanady, normalnych, wiesz, domków na drzewie, praktycznie platform takich budowanych przy szczytach malutkich, o, nie? Ale to f... już na takich kurwnych drzewach, wow. takich mega wielkich, tam się nie zna na tych gatunkach drzew, no ale to już wiesz, no trzeba się wspiąć, na to wejść, potem wejść to podlewa jeszcze. Mhm. Chociaż znowu ale są najwięcej elektro... wody też dojdzie tam, nie? Pewnie w sensie tak, w tak się myślę, no. Tak, na pewno, ale no są te hydrożele. Są też takie bańki. Moja dziewczyna używa tych takich bańek, ale to akurat nie przymienia no. uchwilom na zwykłe kwiatki. Yy, że jak wyjeżdżamy gdzieś, no to okay. po prostu wsadza bańkę zalaną wodą i ona ma taką szpicę i mm. kwiat pobiera z tej bańki i tyle ile mm. chce. Mm. To jest dobre rozwiązanie. Aczkolwiek to może nie być dobre rozwiązanie w momencie, gdy jakiś kwiat nie lubi za dużo wody, a tam mm. nos to jest dostarczana woda, nie? Więc jakby chwasty mogą mieć mm. z tym problem. Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo ludzie też często myślą, no. czasami tam nam piszą na naszym Discordzie, mamy też Discorda widwikowego i tam jest też sekcja grow i tak dalej. No dużo amatorów bija ludzi, wiesz, nowych pacjentów, których już nie stać na to leczenie, nie? No to polecam tak, kupić książkę. No, to jest na pewno, książka jest potrzebna. A masz jakąś konkretną, co polecasz? Tak, na pewno polecam, słuchajcie, no jak uprawiać indoor. Wyszła... .21 jest też u nas na sklepie, można ją kupić. Jest A droga. To jest książka. To jest polska książka. To jest jakaś? Mr. Jose. tak się okay. nazywa Gość z A, Czech. Dobra. I on przetłumaczył tą książkę na, no może nie większość języków, nie, bo jest ich masa, ale na pewno na większość języków w Europie. A jak uprawiać indoor? powiedziałeś, jeszcze outdoor. Indoor. Ok. Bo jak uprawiać Outdoor zrobił Przemysław Zawadzki tak, wciążkę, no właśnie chciałem właśnie powiedzieć. Nie, nie wiem, czy da się ją gdzieś kupić, kurczę. Jak coś, to pewnie na Freedom Farms może jest u Przemasa. Z nim mam w ogóle totalnie kozacki odcinek o Outdoorze. A Przemek jest zajebisty. Przemek jest hardkorowy w ogóle, nie? I on tam się, wiesz... Żera jedynkowy, nie pierdoli no, się w tańcu. O, tak jest. Tam są piękne, jak chcecie posłuchać historii o dziku, jak tam kurwa, on tam Uciekał? taką historię zajebistą opowiadał. Yy, też tam musisz zobaczyć, no wiesz tam wiał <coughs> ucieczki <coughs> przez dzikami Aha. raz, yy, wiesz na, na co on powiedział, żeby uważać, żeby uważać na tych wszystkich jakoś ich nazwał ludzi, co siedzą na drzewach i polują, że też jest o, dużo takich ananasów, fuck, co inni leśnicze też tam się niby nie jarają, Niepomyślą. że siedzi tylko i czeka na coś mhm. i mówi, że też na takich rzeczach nie, żeby też się pilnować, nie? przede wszystkim żeby nie, nie iść na spota no. przebranym za sarnę, nie. No. <laughs> ale mówił, że jak już będzie, to co go ratowało? Wymyślanie najbardziej jeszcze popierdolonych dzięki historii, mm -hmm. skąd się tam znalazł, co tam się stało. Jest zajebista historia tam właśnie o Jamniku, Dziku o. i policjantach, którzy gdzieś tam wjechali zupełnie przypadkowo się pojawili, w którym on przypadkowo też wracał ze spota mm -hmm. i nagle się myśleli, co się stało, a przypadkowo w okolicy kogoś coś tam okradli i wymyślał takie jakieś ponowione rzeczy, że nagle oni... A, 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 a. No dobra, to, to idziemy dalej, nie? Oh, wow. No to no, bo ja nie ja Słuchałem, ale nie cały. Właśnie. No, no właśnie, ale wracałem hmm. do tego, bo pytają często ludzie, że a to ja sobie spróbuję tego outdoora, nie? Czyli załóżmy, wykieł, no to... wykiełkuję to w domu, to mi tam troszkę urośnie, wsadzę <coughs> i zobaczę, co z tego będzie, przyjdę za trzy miechy. E, no. I potem mogą mieć czasami pretensje albo złomne siłę mi sprzedali, albo coś tam, albo tak dalej. No to tak wracamy dalej, to... do tematu tego, no. że pierwsze trzy tygodnie są najważniejsze. No. Więc jeżeli taka osoba zrobi to na przykład. 7 maja. Nie, ale przyszłe. czy jest sens takim właśnie. Ale nie, bo muszę opowiedzieć no, od no. początku. 7 maja ktoś wysadza, jest zimna zośka, przemrozi, temperatura spada poniżej 15 stopni w nocy, krzak walczy o przetrwanie zamiast się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. To są podstawy, nie? Więc jakby zaczynamy w czerwcu, jak już zaczynamy w czerwcu, no to kolejnym problemem, i to jest największy problem growerów, wydaje mi się, że przelewają po prostu. Jednak konopie są. Chwastem. chwastem. Właśnie. Potrzebują mało wody. Zdecydowanie słuchajcie, lepiej jest yy, dać mniej wody niż yy, przelać. Bo jak przelejesz, no to zgnije korzeń i jest dupa. Polecam też dodawać yy, perlitu na przykład do ziemi. Są ludzie, którzy na oddorze mieszają ziemię pół na pół. Są tacy, którzy w ogóle nie mieszają. Są tacy, którzy przewożą 100% swojej ziemi. Yy, no to w każdej z tych wersji warto jest dodać perlit tylko po to, żeby właśnie nie doszło do przelania. A w, w pierwszych fazach rozwoju rośliny jest tak, że bardzo łatwo jest przelać. No powinno się robić tak, że podlewasz bardzo małą ilością wody w jak najczęstszym okresie, tak? Mm. A dopiero potem zwiększasz ilość wody, a zmniejszasz okres. Czyli na przykład co dwa, trzy dni, cztery, nawet normy kanadyjskie i w Stanach twierdzą, że można podlewać co 5 dni. Ale Wiesz, to, to jest tak, że każdego krzaka trzeba traktować yy, no, jak to się mówi... Indywidualnie? Indywidualnie, dokładnie. Więc jakby jeden będzie się rozwijać tak, drugi tak. Nie ma czegoś takiego, że da się kogoś nauczyć podlewać konopie. Nie ma czegoś takiego. Jedna ma taki metabolizm i to jest uwarunkowane, wiadomo, od światła też, ale od samej genetyki rośliny, nie? I też od tego startu. Bo jeżeli, no, start będzie słaby, będą przymrozki w nocy, no to ten korzeń nie rozwinie się na tyle, żeby... W trzecim tygodniu dostał tyle wody, co normalnie podlewasz indoor tyle wody, nie? Mm. I, I pamiętajcie o tym. To jest tak, jak mówiłem. Nazwa, jeśli chce się mieć automata, to musi mieć auto. Były wyjątki, ale to nie mówimy teraz o wyjątkach. Druga sprawa, nie przelewać. Mm. Jeśli ktoś ma problemy z przelewaniem, dowalajcie perlitu. Perlit powoduje to, że robi się takie... Zalążek hydro, nie? Korzeń po prostu ma powietrze, jest, ma łatwy dostęp do powietrza, bo jak zgnije, to jest nara. To już w ogóle powinien się zakończyć projekt i zacząć go od nowa, mm -hmm. po prostu, nie? A nie marnować czasu, tak samo jest z grzybem w hydroponice, nie? Ale to jest temat na osobny odcinek i chętnie z tobą o tym pogadam, bo mam, już jestem bardziej doinformowany niż po tym, jak byliśmy kiedyś, nie? I gadaliśmy mm -hmm. już jakieś tam podstawy hydroponiki. Mm -hmm. Tak więc, no, to myślę, że musimy się spotkać na dwie godzinki minimum. O tych grzybkach? O hydro stary. Aha. Nie o tych grzybkach powiedziałem. O, o hydrogrzybkach. Aha, hydrogrzybki? Nie, to nie znam tematu, ale Ja chodzi... teraz zrozumiałem, że już masz lepiej temat o, o grzybach w, nie, nie, nie. w hydro rozkminiony, czy to... coś takiego. To, to, mi się coś źle teraz zrozumiałem. Chodziło o grzyby, takie, które zabijają Aha, korzeń, ale nie o solcybę. Okay, no, no. Czaje, czaje, no, czaję. bo słuchajcie, gadaliśmy wcześniej o tak. dokumencie na Netflixie, jak zmienić swój umysł, a to tak. jest y, dokument o grzybach. Tak, Polecam tak, zajebisty. Tak, tak. No ale y, da, da się radzić właśnie z grzybami. Mieliśmy, słuchajcie, też klientów, którzy w kraju, gdzie jest to legalne, sadzili. Y, w pomieszczeniu, gdzie zapało im grzyba, a nie mieli hydro. Mieli normalnie w doniczkach, i ten grzyb, przez to, że mieli bardzo dobrą wentylację, się rozsiał po wszystkich krzakach i, i wszystko im padło. Mm. I co wtedy się robi? Ozonuje się pomieszczenie przede wszystkim, nie? Zabija wszystkie substancje. Są takie przemysłowe ozonatory. I yy, co się robi dalej? No. Hmm. W ziemi w sumie za dużo nie można zrobić. Wszystko jest do, do wyjebania. Nie? Mm. A, a w hydro jeszcze... Znaczy nie, w hydro też się powinno wszystko wywalić. Ale generalnie powinno się czyścić po prostu nad tlenkiem wodoru. To jest perhydrol. Nie da się go kupić tak łatwo, tak prosto. W sensie trzeba to brać na firmę, mówić gdzie będzie składowany i tak dalej. Więc warto po, poprosić kogoś o przysługę. A są jeszcze inne środki, ale do tego wrócimy. Ta. Będziemy już gadać o samym hydro, to wtedy zrobimy yeah. sobie podcast o hydro. No ale wróćmy do tematu. Y... Bo ja już ja mam automaty. bardzo dużo pytań automatów i, i ale my tak już w outdoor poszliśmy się zastanawiam mm -hmm. stare teraz czy już nie pociągnąć sobie tego po prostu jako rozciągniemy całość? rozmowę o tak może tak auto my. outdoor no. bo zacząłeś też o tej ziemi więc mm -hmm. jak ty masz dalej wątek w głowie to ci nie przerywam, mm -hmm. ale wrócę za chwilkę do podłoża jeszcze. Ja bym chciał y, powiedzieć w sumie najważniejszą rzecz no, no. jeżeli ktoś szuka czegoś prostego Czegoś automatycznego, bo Polska i Anglia jest największą odbiorcą automatów. Wiecie, całkiem inaczej sezonówki się sadzi w Hiszpanii, a w Polsce to jest. W Polsce, znaczy w Polsce, przepraszam. W Czechach na przykład, bo w Polsce nie można. Chodziło mi o klimat środkowoeuropejski. No to yy, to jest ryzyko, nie? Dlatego też wynika to z tego, że ludzie biorą automaty, bo to jest coś, co jest w miarę pewne i, i szybko, nie? Dlatego ja bym osobiście polecał do takich totalnych laików wybierać na przykład klasyka, czyli auto akacza, bo to jest, to jest dobry plon, mniej więcej 75 dni, 80 gotowe, od kiełka do plonu i, i jest, jest, jest w, miarę, w miarę jakby tak smakowo też dobre, ale jest łatwe. Nie ma takich wymagań jak kalifornijskie odmiany, które wymagają po prostu no, różnych pierwiastków w różnych etapach, bo jednak to jest tak, że jeżeli ktoś podchodzi profesjonalnie na temat, no to każdą odmianę uczysz się inaczej robić, nie? Mm. Są, mam takich przyjaciół z zagranicy, którzy yy, no, są wkurwieni, jak ich grower musi yy, co, co groła ro, robić inne pestki od nas. Mm. Oni już sprawdzili wszystko, no i na przykład od nich miałem informację, że Black Triangle OG jest najmocniejszą odmianą z Pan Pestka, pan pestka Crew. Mm -hmm. Będziemy yy, w Czechach yy, to a, to cię poczęstuje. No to też trzeba pamiętać, często też ci wszyscy producenci yy, zagraniczni głównie dają na przykład plon od X do Y, nie? Duże liczby i tak dalej. I na przykład jest to, nie wiem, załóżmy, mamy teraz pechy od DNA, genetics i tak dalej. Mówią, tak, dobra, fajna będzie na outdoor, ale pamiętajmy, że ona jest robiona w Kalifornii czy gdzieś tam w Stanach. To jest zupełnie inny klimat i nie można tak. Wiesz, no ta peska, która tam jest jakimś top, topą, top, topową odmianą, nie musi się sprawdzić u nas, bo u nas one muszą być na pewno bardziej odporne na pleśń, nie? No, ja bym I... bardziej nawet poszedł w coś innego. Krótki okres kwitnienia. To okay. jest jak najważniejsze i na przykład, a propos właśnie półautomatów z pan Pestka Crew, No to mamy już tam jakiś feedback zebrany przez 5 lat, jak to było w klimacie środkowoeuropejskim. No jakie, są... jakie są na przykład teraz. O, sorry, muszę to powiedzieć, no, bo teraz no. mi się przypomniał. Mieliśmy klienta, który kurwa, tak, był wkurwiony. Mówi, ja pierdolę nic mi to nie zakwitło. I co się okazało? Miał obok spota lampę, która mu wydłużała okres yy, yy, po prostu naświetlania. I mu nie zakwitły z tego powodu. To jest bardzo skrajny przypadek, ale uważajcie na to. A nie. gdzie jakaś lampa miejska stała tak. czy coś? O kurwa, no. najciemniej pod latarnią, <laughs> tak? <laughs> tak mówią, nie? No i, i, i to jest taki skrajny przypadek. Z tego, co mówią klienci, no to... Kritik... Ja my teraz, o co chodzi, jakbyś mógł pociągnąć, załóżmy, zróbmy sobie chociaż trzy albo pięć jakichś takich topów z twojego feedbacku, mhm. które w, w Czechach, w takim środkowo się sprawdzają, mhm. żebyśmy sobie mogli zshotować to od razu. To będziemy mieli od razu oddzielny materiał na te top Dobra. 3 czy top 5 od pan Pesca Crew, czy tam w ogóle yy, wiesz od ciebie. Czekaję za zakuło w plecach, ja jestem po zawaniu kręgosłupa. Oj, boli. Boli. Całe życie. Yy, Let's go. Tak. No to lecimy. Słuchajcie, jeśli chodzi o automaty, no to bardziej bym to podzielił na top 5 może zróbmy, nie? No? Najprostsze, najłatwiejsze i takie, które da dobry plon, no to właśnie to jest auto-akacz i to możemy mm -hmm. dać na w sumie pierwszy Auto-akacz 4,7. Dokładnie. Druga pozycja to będzie, no coś inaczej, może dajmy parę propozycji no. na, na drugim miejscu. Pineapple Express, jeśli ktoś szuka czegoś szybkiego, bo są automaty, które idą od początku do końca, no w sensie od kiełku, wegetacja plus kwitnienie do zbi zbioru plonów, 60-65 dni. No i to jest auto pineapple No to szybciutko, to jest polskie, Mega. polskie ciepłe lato, nie? Można zrobić dwa fałę. razy. No. Nie w Polsce, w Polsce, ale w środkowym. Środkow ja środkow mówię, że Europy akurat, że to jest 65 dni, powiedziałem, że to jest tylko polskie ciepłe lato. A tak. No tak. <laughs> 65 dni, nie. No, ale mówię, no mm -hmm. w Europie. To są upały jak cholera. No to no. nawet, kurde, taki środkowo klimat machniesz dwa razy jeszcze. Spokojnie. No są, są miejsca, gdzie trzy. No chyba w trzy. Dobra, no, Pineapple obrad. Express tak. i, i inne Auto... krótkie, z krótkim okresem, czyli jakie jeszcze takie są? Auto Grapefruit albo al... yy, właśnie to są w ogóle dwie zajebiste odmiany, słuchajcie, bo no. co klienci nam piszą, jakiś, jakiś feedback a propos tego, to mówią, że naprawdę tak, Auto Pineapple Express, czuć ananasa. Auto Grapefruit czuć ten się? Tak jest. O, brawo. <laughs> I na przykład no z tych szybkich jeszcze autoskan 1 to jest klasyk. Ta. To jest 60-65 dni jest gotowe. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli ktoś się bawi w trening, czy tam właśnie są jakieś słabe warunki, to się może wydłużyć, ale jeżeli ktoś szuka szybkiego, no to warto pójść po to. No. Autoamnezja XXL. Tym XXL no, nie do końca proszę się sugerować, no bo to jest szybka odmiana, więc tam nie będzie takiego plonu jak przy automazarze. Ale jednak daje radę. Nie? jest, jest yy, Gęsta i jest naprawdę ciekawa, jeśli chodzi. No i przede wszystkim satiwka, nie? Bo to z tym mm -hmm. jest problem. Mm -hmm. To też, też, też warto poruszyć, że ludzie chcą satiw. No a generalnie no, ciężko jest dostać satiwę, bo komercyjni growerzy yy, wolą robić indiki, nie są, zniosą większe EC, yy, dają większy plon w krótkim okresie czasu, i tak dalej i tak dalej. No, Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, no to mam wyjebane jajca w to, nie? No dobra, no to lecimy dalej. Yy... To na tej pozycji drugiej byśmy postawili te. Potem na trzecim miejscu bym dał automazano, bo to jest coś co idzie dłużej od auto akacza. Powiedzmy jakieś dwa tygodnie. To jest najdłuższy Automat z Pan Pestka Krój, to, to jest 90 dni od początku do końca. I to pra prawdopodobnie może się nawet wydłużyć. Powiedzmy o 5-10 dni. Bo trochę tak to jest, że jak liczymy autora, to się powinno doliczyć 5-7 dni do tego co podaje, podają statystyki indorowe, nie? Mhm. No, a dalej po automazarze, jeśli ktoś właśnie dalej nie będzie zadowolony, no to polecam pójść w Kalifornię. Tylko tu już wchodzimy na temat tego, że jest to trochę trudniejsze w zrobieniu. No i poleciłbym na przykład nasz bestseller, to jest auto Cream Candy, który też dochodzi w 65 dni i w sumie on powinien być na tej liście numer dwa jeszcze. To właśnie o nim zapomniałem. A dalej, no, nie wiem, auto Gorilla Skittles, auto Gelato, co tam jeszcze jest? Naprawdę jest dużo, to warto sobie po prostu... No właśnie patrzyłem teraz na ten nasz landing, który mamy razem zrobiony Co tam mamy? i większość wymieniłeś Wymieniłem. tutaj, no, nie? No widzisz, a robiliśmy go rok temu, nie? No, więc to jakby tu się to widzę, że wszystko pokrywa. Yy, ja tu nawet bez Ceregieli mam... Oj, może tego nie będę na głos czytał, ale zadałem kurwa taką dosyć oficjalną kategorię. Ale mniejsza z tym. A to, Masz tu autoranca, Auto Wajduje. Auto nie wiem, tak się da w ogóle, to jest hit. Ale ostatnio się ten. Coś, no, aktualizowało się jakieś wtyczki czy coś i może z tego. Auto wynikało. Blue Cake. Bluecake nikt tego nie kupuje. A, sorry, Bluecake kupują? Przepraszam. Auto Blue Lemon Haze. O, to jest to jest też. Masz jeszcze Critical XXL, Amnesia XXL jest. Ale, ale Critical XXL nie ma auto i właśnie no, do tego, okay. no, Dlatego, do tego no. Do Dlatego, bo widzisz, ja tu nie wiem wszystko auto wedding cake, hmm. auto mazar o, jest. Auto wedding cake to już mamy Kalifornię i to też idealnie się nada na outdoor. Słuchajcie, no większość automatów się nadaje na outdoor, nie? Tylko hmm. pamiętajcie, żeby właśnie nie zaczynać przed czerwcem. I to jest naprawdę klucz. No. Hmm. Albo ewentualnie, no tak jak mówiłem, można to wygować, ale to muszą być dobre warunki, nie? Mhm. I jak już przechodzimy dalej, no to, żeby to było, żeby tam nic nie było zahamowane, bo to jest mhm. największy problem. Auto Bruce Banner też, jeśli chodzi o, o Kalifornię, jedna z mocniejszych odmian. Auto Gorilla Glue mm, z klasyków jeszcze... No a auto... ten Punk Devil jest też auto? Czy to jest tylko regular? Jak on se radzi? No, taki yy, środkowy, europejski? Elegancko, bo on idzie około 75 dni, a tam jest dobry plon, to, wiem, jest odmiana, wo... którą, to jest zmiana, którą ja zrobiłem, nie? To ci mówiłem. Okej, okay. no I ona nie jest dostępna nigdzie indziej. Niestety się kończy i trzeba będzie właśnie. Pytam się, bo fajny tam... feedback też czytałem, nie słyszałem o tym o, o nich. O, no to o miło niej. po prostu. Hmm. Pan Devil jest, 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 jest ciekawą propozycją. To jest taki trochę bardziej zabgradewany akacz, jeśli chodzi w ogóle o wygląd i, i prostość w uprawie, ale jednak już jest ten zalążek genos z Kalifornii. Mhm. I to jest piękne. No. A na przykład Purple Maroka macie jakiegoś swojego? bo też często Purple tych... Maroka nie mamy? Bo Marok też często jest w tych wszystkich zestawieniach na europejski Dobrze to powiedzieć, Mamy Purple Kurza. Ostatnio okay. mamy strasznie właśnie dużo Purple Kurza, nawet dawaliśmy go do, w gratisach do zamówienia, bo, no bo przede wszystkim Purple Kurz jest kolorowy, a bardzo dużo ludzi chce po prostu mieć kolorek, i oni mają wyjebane w to, czy będzie duży plon, czy to będzie urywać łeb. Czy to będzie proste, czy trudne? Oni chcą kolorek i tyle. I to jest i to jest idealna odmiana dla, dla, dla kogoś, kto właśnie chce zrobić coś w 75 dni jest automatem. I jest kolorowe. I jest kolorowe, i jest kurz. Ale serio tak ludzie mają, że chcą mieć kolorowe, bo, bo chcą kolorowe? No jasne, że tak. A czemu nie? Ja nie, tak no w patrzę możesz z... to no. pogonić lepiej, nie? Jest to zawsze jakiś taki, no w sumie A czy 20 tak. lat oczy tego, też bo... jedzą, no. O, kurwa, jest fiolet, nie? O, no ja. Oczywiście, no ja i ale... U nas się ino gadało, że fiolet albo orange masz, tak, albo tak. tego i koniec, nie? No, no, czy rzeczy, był dobry skun? White Widow pamiętam jeszcze ja. Amnezja a powiedz rzadko. mi, ok, no to mamy jeszcze te, a jeszcze które się często pojawiają, Marok, czyli tutaj ty masz y, auto. Bo Marok jest Kusza. Marok tak. jest smęcnica i to jest spoko firma. Ciężko się z nimi dogadywało mhm. zawsze, ale, ale jednak jeśli chodzi o outdoor, no to to jest firma, która po prostu jest od lat. Nie? Mhm. I oni zawsze mają sprawdzone te produkty, półautomaty od nich. Znaczy... A Easy Sativa też często jest w tych zestawieniach? Dobrze, macie że, jakiś, macie jakiś swój o, nie wiem, hmm? odpowiednik? Pan Peska inicjatywowy tak. no czy, no czy... Mamy. Mamy. I właśnie to a propos już zakończmy temat z automatami. Wejdźmy na temat y, półautomatów, czyli tych sezonówek z krótkim okresem kwitnienia. Y, I one na pewno statystycznie patrząc, jeśli chodzi o feedback klientów, to jest Northern Light Critical i Amnesia Lemon. To dochodzi... Bruce Banner, było parę y, właśnie y, 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 odpowiedzi, że, że nie dochodził. Ale Sorry, to... że się wtrąca. No. Czy tych półautomatów jest na tyle, żeby zrobić oddzielne top 5? To byśmy se machnęli tak. oddzielny materiał na półautomaty, no a tu już zostaniemy przy tych automatach. Dobra, to możemy teraz okay. w sumie już powoli kończyć. Ale jak już jesteśmy jeszcze przy autorze, mhm. było trochę o glebie, nie? Mhm. Um, Zwierzęta. Um, jak... no, z tym jest. jaki masz matopatent? patent? Bo ja tam no, wiem tyle, nie że. Nie no <laughs> A, bang, nie no, no nie, no bo kurwa Jest mało chyba Jakichś naprawdę yy, Ja sprzyjałem tak, po prostu No fosa na ślimaki, by, nie? No może, no. ale możesz Możesz być tam też często Lać wokół <sum> tego, no bo I wtedy poczuje to zwierzę, że tam Siga, ktoś jest ale często Ale to musisz być po dobrym melanżu. No ale ogólnie, jak, jak wiesz, jak poczujesz tam co chwilę ktoś przychodzi, to czuję takie zwierzę, że to może jest teren nie mój i może się wywąchać je i wydyga, no ale nikomu nie jest na rękę zapierdalać sobie codziennie na spota i tak dalej, nie? No tak. Słyszałem o jakichś y, pułapkach, jakieś, co Polaków wydają, wyda ale pułapki takie, w sensie nie pułapkach, tylko że dźwięk coś wydaje jakiś inny, że jakieś smrody, Aha. no ale przemój mówił, że to kurwa. Pff. Znaczy, no ja, nie się za bardzo. Z, ja się zgodzę z problemem, że jest że Najwięcej, tak... kurwa, mówił najlepiej, kurwa, zrobić płot. Ogrodzić to, łazić, lać wokół no tego i... i naśmierdzić człowiekiem tam. <laughs> najlepiej to, kurwa, tamten, wieżyczkę, nie? Artylalię wpierdolić ja. po prostu, żeby y, wszystkich zbójów dopadła. Y, są różne metody. Y, są ludzie, którzy dają fotopułapki. Słyszałeś kiedyś o tej akcji, jak ktoś dał fotopułapkę i jakiś gość y, zjadł kwasa i przebiegł trzy granice? Nie. Nie słyszałeś o tym? Nie. Y, no i gość miał... Jeśli dobrze pamiętam, ale było na pewno coś w ten desen, że miał fotopłapkę i złapało gościa jak zjadł kwasa i pomyślał, że jest, kurde, nie wiem, jakimś zwierzęciem typu, kurde, no, y, jaguar. Nie? I, no. I nago. Przebiegł trzy granice. To była czeska, polska i niemiecka bodajże. Znajdę ci ten artykuł, stary i ci go potem podeślę. A co, fotopłapka? że w się sensie złapała? Go to? Tak, złapała okay. po prostu gołego typa, który leciał jak zwierzę. Pierdolę, no. I jest, jest taki Marcin z lasu, taki kanał fajny yy, mhm. na YouTube, no i on właśnie instaluje fotopułapki yy, w lesie, no albo obserwuje zwierzęta, nie? No. <laughs> Więc jest to pewnie fajna w ogóle, abstrahując od uprawy, fajna rzecz, że schować, co możesz oglądać tam jakieś zwierzaki Ale nie? wiecie, fajne fa no, fotopułapka przede wszystkim jest zajebista, bo wiesz, czy tak? Byli tam smutni panowie? Ja. Czy byli tam złodzieje? Czy była ja. zwierzyna. Mm. I to jest piękne, nie? Bo w ogóle są takie fotopułapki podobno, nie wiem, nie używałem. Już czy w to nie bawię. No, no mówię, Marcin z lasu ma tam pełno na kanale. Jakieś leśnicze pokazuje różne. No i masz normalnie apkę, gdzie ci przechodzi jest. zdjęcie, Ta. nie? Ta. I, i, I da się wszystko ogarnąć. A ze zwierzętami, no ja, ja robiłem tak, no największym problemem są ślimaki, nie? Okay. Więc fosa z ślimakola to, był, to była podstawa. Więc... Aha oblać ślimakolem dookoła. Nawet nie oblać, bo to jest taki granulat. Znaczy mm. może też jest płynie, nie wiem. Ale ja korzystałem z granulatu i po prostu walisz fosę dookoła, możesz zrobić nawet dwie. Mm. Tylko problem na tym, że jak spadnie deszcz, no to kurde, fosa znika tak mm -hmm. poniekąd, nie zależy, no, zależy, ile spadnie i jak często. Mm. Więc wtedy no, trzeba zapierdzielać na spota i zrobić kolejną. Yy, kolejną sprawą. No używałem to, to były, brało się szmaty po prostu i się wkładało w ten taki yy, preparat na dziki. To strasznie śmierdzi. Ja robiłem tak, no, nie wiem, nie, w sumie tak z logiki mojej wynikało, że najlepiej jest po prostu zrobić takie cztery szmaty wokół spotu, nie? Taki prostokąt kwadrat i jebało po prostu w każdym. <laughs> Przepraszam, nie mogłem, nie? Bo czasem moja mama ogląda, to był prymitywny żart. No i te cztery szmaty... Prawie się posikałem, ale muszę iść do toalety skorzystać a propos. No to dobijemy jeszcze Ta. do końca, co tam jeszcze są zwierzęce, eee. rzeczy. Co z tymi szmatami, bo powiedziałem ten, że szmaty nasączone smrodem jakimś. Eee, tak, no są takie preparaty na dzika. I to jest taki, no chyba na dziki są takie najmocniejsze. Nie wiem, ja tak eee. kojarzę coś, że, że najbardziej śmierdziało, i bierzesz to, i ja to akurat dawałem na jakieś drzewka, które były obok. Hmm. Starałem się zrobić tak, żeby to też nie właśnie nie straciło w momencie opadów deszczu, żeby to dalej pełniło swoje funkcje. Nie? Żeby dalej śmierdziało. Bo wiesz, jak deszcz ci zleje albo położyłbyś hmm. to w jakimś wojowym miejscu, no to w tym momencie. Yy... No ja mam ogromne problemy z dzikami, boi hmm. tam urodziców i tak dalej. Mama na spocie ciągle się wkurwia, nie? <grym> Nie, ale one już chodzą te dziki wszędzie, nie? Rozpierdalają sobie płot, mi chodzi normalnie. Bo są, dziki lubią one... korzenie. Są, ale one ogólnie są tak przyzwyczajone już do człowieka, mm. że my tam próbowaliśmy wszystko. Ja to nie mówię o spocie żadnym, tylko w domu, kurwa, żeby nam nie rozdupiały płotu i nie wchodziły na ogródek, bo przekopywały. Aha. Ostatnio jadę do rodziców, a tam kurwa z 20 chyba sztuk se tą naszą drogą popierdalają. Z konopiami wiesz. na plecach. Nie, no, trąbi autem i one je w prawo, no no. płot sąsiada, rozdupione, lecą U. dalej. I one się już nie boją w ogóle nas, Czyli? bo to my jesteśmy w sumie u nich tak trochę. Mhm. Roznażają się mocno i myśmy tam próbowali jakieś śmierdzące rzeczy rozkładać. No, czytałem w necie wszystko, pff, dalej nie. się tam chodzą, nie? Czyli y, musicie je po prostu dokarmiać, nie ma innej opcji. Nie no, y, nie wiem, nie zdążyłem się. Żartuję teraz oczywiście, y, ale znaczy, jak ja tam parę razy spotykałem w życiu dziki, to raczej one... Nie były agresywne. Nie, tylko mówię, że chodzą się nie boją i no. mogą sobie potem kwiotka przekopać i zjeść. No bo wiesz, lubią One, korzenie. Podobno lubią korzenie. U nas na też szarny... jedzą jakieś fajne różne zwierzęta, w sensie różne tam mama ma rośliny, mm -hmm. nie ma warzyw, mm -hmm. ale jest totalnie zajawioną tą. Ogrodniczką. Swoją drogą mówi, że u, 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 pierwszy raz używa teraz widowych nawozów, Hezji i innych dałem, jest zajarana totalnie. No bo wiesz, na, na jest... biotapsach i puściłem pomidory, żeśmy machnęli, jest zajarana no, totalnie. Ale to tak, no przecież wiesz, ja uważam, najwyższej że... klasy nawozy według no, mnie na świecie konopne. Ta, w ogóle nawozy. właśnie nawozy konopne. Słuchajcie, mam znajomych, którzy robią rośliny do knajp. Nie mogę za dużo zdradzić tutaj, bo to jest. Ja wiesz, wiem, gruby temat. Gruby temat to jest. No. I oni przetestowali, słuchajcie, 11 różnych nawozów, yy, tylko że oni robią w yy, hydroprzelewowym. Mm -hmm. yy, więc oni robili kanę Aqua. I, I wyszło im, że właśnie kana Aqua z 11 różnych yy, marek była najlepsza. Mm. Oni robią tylko oni robią takie rośliny, które nie wchodzą w ogóle w stan, stan kwitnienia. Zą kiełki mm -hmm. i to yy, rośnie przez pierwsze 3 tygodnie, i potem yy, potem po prostu się to ścina. Więc tam nie wchodziło w ogóle, wiesz, była tylko kana Vega, nie było mm -hmm. kana Flores. I, I na przykład oni stwierdzili, to jest, to jest ciekawe, bo robili testy na, na, na tych roślinach. W ogóle, słuchajcie, jak wiecie jakieś takie egzotyczne rośliny w polskich knajpach, no to prawdopodobnie od nich. To jest ciekawe. Paza. No i... i no i nawozy po... konopne są dobre, ale wracając do... Ale do, do wracając tylko do, do ukorzeniacza, te, no. że po prostu zrobili badania, że przez pierwsze te 2-3 tygodnie w przypadku tych roślin, to były... Kurczę, no... Mieli na przykład rukole o smaku musztardowym, okay. jedyna taka na świecie, no to z tego co pamiętam, bo tam nie znam się na tych kiełkach, nie? ale naprawdę yy, rosło to pięknie i stwierdzili tylko, że po prostu lep lepiej jest dawać podstawę niż ten ukorzeniarz. No, powiedzieli, że ukorzenie aż takiej zmiany nie robi. No, ale wiadomo, no, to nie jest wit, to jest, to są rośliny po prostu, nie? jakieś tam No, ale... ale wracając jeszcze do tych zwierząt, no to co? Ślimaki, no to fosa, jak napada, trzeba I... ją odświeżyć. AK-47, yy... ale nie automat. Yy, albo. Tak. No, tak. no i, i, i to jest automatycznie? Czy tam automat No to też maty jakieś śmierdzące, rzeczywiście. Yy. No tak jak mówię, u Przemka Zawackiego z podcast mamy Kozacki, tam mówi normalnie, że płot najlepiej druty porozciągać albo jeszcze jakieś takie ciulstwa. to yy, Tak, słyszałem, no można, tylko że jak zrobisz coś takiego, to już jest Jaki, zauważalne. Ale chemiczne być... środki albo coś tam jeszcze? Są Atom. jakieś takie odstraszacze, czy. <laughs> No, no. I w z tym wszystkim! Jak ja nie będę uprawiać, to nikt kurwa nie będzie. <laughs> są druty jeszcze starym, jest miedziane. I to jest na ślimaki podobno dobre. Okay. Że jak ślimak przejdzie przez drut, to go zabije. Okay. Bez podłączenia do prądu, mój kolego. No. Naprawdę? No. A to muszę mamie sprzedać patent, bo ona już ma ze ślimakami walkę na Miedziany wszelkie... drut dookoła i jak przechodzi przez ten, to coś, jakaś reakcja chemiczna zachodzi pewnie z tym jego śluzem, który z niego wypływa okay. i ślimak ginie. Ja osobiście sam tego nie sprawdzałem, ale słyszałem to od wielu osób. Mm. Więc możliwe, że to raczej nie się z idiotcenia i to nie jest fake news. Mm. No. Dobra, to kończymy to i zaraz pogadamy o podłożu. Tak, automatach. a jeszcze podłoża, mm. na przykład przygotowywanie podłoża, tak można jak w jakiś sposób, mm. że co, przekopywać to wszystko, Są? pomieszać, czy jakby... czy znaczy W ogóle ludzie robią czy jak tak... Na przykład, skończąc mm. wątek, bo masz na przykład... Fajny rejon, na przykład hmm. jest dużo pokrzyw, no. troszkę jest podmokła albo coś, no to kurwa tam raczej też ziemia może być zdrowa, czy mimo wszystko przygotować. Znaczy to zależy od podłoża. nie? No. Właśnie, to zależy, czy masz glinę, czy masz kurde, czy choinki na tym rosną. Ja powiem ci, ja się bardziej tego nauczyłem w momencie, jak przesadzałem po prostu mojemu przyjacielowi, który mieszka w twardorzeczce. Drzewka po prostu. Hmm. Przepraszam, no i tam robiliśmy tak, żeśmy po prostu przygotowywali w ogóle te miejsce. Rok wcześniej pod te, pod te drzewa i dawaliśmy nawóz, yy, jakieś tam kupy. Nie pamiętam czego to dokładnie było, mhm. ale robiło się warstwy i się warstwami nakładało, a dopiero potem się robiło miejsce na korzeń, bo chodziło o to, że po prostu jak korzeń się będzie rozwijać, to on sobie dojdzie do tych warstw, które tam są i mają na przykład ten azot w sobie, nie? A -a. Ja nie wiem, bo ja, no, ja, ja nie jestem aż takim prosem, jeśli chodzi o outdoor, nie? Mhm. Więc. Yy, Wydaje mi się, że najlepiej tak naprawdę to jest kurde, zacząć czytać po prostu jakieś a. książki ogrodnicze. Nie? Ale to są znowu fajny patent, bo to no. znowu myślenie do przodu, więc może tu trzeba być takim. Tylko, że to Pięć chodziło o drzewka. Do... No tak, o drzewka no. wieloletnie. A jednak, okay. konopie to jest jedno sezonowa odmiana. Znaczy, no, krzak, nie? To nie... wiesz o co chodzi? To się kończy i tyle. Chociaż słyszałeś o projekcie, że gościu podobno uprawia. Weguje po prostu krzaka w domu indorowo i ma bardzo duży dom i go weguje i weguje? Co ty gadasz? No, ale właśnie nie ma z tego zdjęć. Nie wiem, czy to nie jest urban legend, ale. Proszę, słyszę. No, bo to tak w no, sobie można tak zrobić, nie? Można by było stary zrobić krzaka konopnego, który ma 100 metrów. Bez kwiata. Tak. Albo nawet i z kwiatem, a potem rewegetacja i cygna na No ja teraz słyszałem o jakichś takich 4-metrowych na włókno. To znowu no. mi ziomal. Na Fort na naszym tam wernisarzu mhm. y, w jakichś ciekawych rumońskich roślinach pokazywał mi foty. No takie kurwne, wielkie, tylko no, mhm. włóknista normalna, nie? Mhm. No ale to w ogóle już inny temat, że ta roślina naprawdę jest niesamowita, nie? I zastosowanie jest kurde milion, nie? W tym ale cienkim. wracając do tematu jeszcze, no, podlewania na przykład, nie? Jak ktoś nie ma możliwości dojść do spota no to kurde. A nie ma opcji, że wystarczy nam po prostu wody z, z, od pana Boga? Czy to trzeba zawsze jedno? Może pomóc? tak, ale to znowu zależy od terenu. Od, nie? I od sezonu, znaczy od, no, od, od tego, od jaki opadów, mamy. Mm. jak Od no, opadów, dokładnie. Więc jak jest sucho przez tydzień w danym rejonie, no to trzeba dzielać po prostu. Mm. I, I tyle. Albo dawać ten hydrogel. Mm -hmm. do... Albo te bańki, co mówiłem, nie? Z tym szpicem. Mm -hmm. no. Dobra, bo skończymy. Ja muszę iść do talety, bo się posikam. No dobra. I lecimy z drugim odcinkiem. A. Essa. Yeah. To jest Karol Mops.pl. Stay tuned. Broccoli! Nu mai nici gădăm.